No jeszcze wspomnę, że ojciec zawsze dużo rzeczy opowiadał, między innymi opowiadał o tym, jak w Zborzyniu budowano dworzec nowy. Raz, że był bardzo krytyczny w ogóle do budowy tego dworca, ponieważ był porządny niemiecki dworzec klinkerowy, duży dostatecznie i z wszystkimi potrzebnymi zapleczami, jakie są potrzebne takiemu dworcowi. No i przyglądał się tej budowie. Często zdarzało się, że przychodził zdenerwowany, bo budowa stała tygodniami, dlatego że wykopy zostały zalane wodą gruntową i nie mogli sobie długo poradzić budowniczowie z tą właśnie podchodzącą stale wodą gruntową. I jak zawsze mówił, że w wyniku tej niedostatecznie spenetrowanego gruntu kilka firm przy budowie tego dworca zbankrutowało, a tak po zburzyńsku zawsze mówił, zbańczyło. No, w końcu jeszcze tego miał, krytycznie był do tego, jak już bryła powstała, mówił, oj, to zerżnęli ten dworzec taki olbrzymi i tylko wzór był tego z łazienek. Architekt zerżnął to z łazienek warszawskich i tu przyjechał i nam takie tutaj cudo nam postawił, niepotrzebne cudo nam tu postawił. Co prawda wszyscy inni byli innego zdania, że to dworzec wielki, porządny, taki jaki powinien reprezentować nowe polskie państwo. I przyjeżdżający z zagranicy, żeby wiedzieli, że przejeżdżają przez granicę i że tu już jest Polska i ładny, elegancki, nowy dworzec. Co prawda jeden z rozmówców ojca, przypominam, jak mówił, że ten dworzec to nic mi nie mówił. Ja jak wiedziałem, że przejeżdżam granicę od wielu, wielu lat, ile razy przejeżdżałem, to tyle razy, jak zobaczyłem barokowe wieże, białe wieże kościoła zbożyńskiego, to wiedziałem, że wjeżdżam do Polski. I to była wykładnia, że ja jestem teraz już w Polsce, chociaż jeszcze wtedy granicy nie było, tylko była Wielkopolska pod zaborem pruskim.